rozmnożyły się, proszę Państwa. Dominiki, Dziąbki, jest jeden Dominik, jest drugi. Ale to jest, Dominiczku, mało istotne. Rozmnożyły też się piłki. Jest ich 10, wszystko wiesz. Na szczęście nie rozmnożył nam się Gabor. Gabor jest jeden, niepowtarzalny i w zasadzie tyle na jego temat. Tak jak mu wcześniej mówiłem, 3 po krótkim, 3 po długim, a potem kombinuj. 8 wynik do pobicia. Spróbujemy. 3, 2, 1. Good luck! Jedna! Druga! Za 2! Są 4! 5! Końcówka, końcówka! Grzegorz, dobrze, że coś złapałeś. Czekałem na tą żółtą, na pomarańczową. Jak mawiał premier, nieważne jak się zaczyna, Grzegorz. Warto, jak się kończy, czekałem na tą pomarańczową i czekałem, aż wreszcie się doczekałem. Brawo, świetny wynik. Chyba jakieś podpowiedzi były ze strony telewizów czy prowadzących, jak strzelać. No ale ja to szan. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Stopa ułożona. Rzuty wolne wykonujesz? Zależy. Zależy. Zależy jak leży. No dzisiaj leżało dobrze. Jak ta kadra w ogóle? To jest taka, nie chcę powiedzieć, zbieranina młodych, zdolnych, dobrze rokujących piłkarzy? Jest jakiś w ogóle selekcjoner, który to wszystko tam ogarnia? Tak, ogólnie na Mistrzostwach Polski, które są w kwietniu, przyjeżdżają różne kluby, raczej z tych placówkowych miejsc. No i po mistrzostwach, kto tam wygra mistrzostwo, jest trener, który wybiera nas, wybiera w tym roku 14, która jedzie na tydzień na obóz, na mistrzostwa. Teraz jesteśmy w Ząbkach. No i na tydzień jesteśmy, tam nas selekcjonuje i 10 zostaje i walczymy o mistrzostwo. Właściwie mamy całą rozpiskę przygotowaną. Niech Państwo pamiętają, w tym roku nie jest jeden mundial, tylko są 2 mundiale. Lepiej tego podsumować nie mogłem. Dominik, pan Grzegorz i pan Bartek. Ciao.